Il Rosewe. Darcello, Domus na trzeciej pozycji. Mombart, następnie Janosz. Czerwaj na ostatniej pozycji, go przedostatnia Zangara. 2000 metrów do celownika. Nadal na pierwszej pozycji galopuje Darcello. Na drugiej w tej chwili jest Janusz. Na trzeciej Domus, na czwartej Mondbas, na piątej Czerwaj, na szóstej Zangara, na siódmej Gąd. Konie w tej chwili są na przeciwległej prostej, na jej początku. Bez zmian pozycji prowadzi Darcello. Na drugiej pozycji Janusz, trzeci jest Domus, czwarty Mondbas, piąta Zangara, szósty Czerwaj i siódmy Gąd. 1600 metrów do celownika. Darcello na czele, na drugiej pozycji Janusz, trzeci Domus, czwarty Mondbar, piąta Zangara, razem z Czerwaj, ostatni Gąd. Połowa przeciwległej prostej, prowadzi Darcello. Na drugiej pozycji nadal galopuje Janusz, trzeci jest Domus, czwarty Mondbar, piąta Zangara, szósty Czerwaj, siódmy Gąd. 1300 metrów do celownika. Darcello, Janusz, Domus, Mondbar, Zangara, Czerwaj i Gąd. 1200 metrów do słupa. Nadal na czele galopuje Darcello, na drugiej pozycji Janusz, trzeci Domus, czwarty jest Mondbar, piąta Zangara, szósty Czerwaj, siódmy Gąd, 1600 metrów do celownika. Darcello, Janusz, Domus, Mondbar, Zangara, Gąd jest w tej chwili przedostatni, ostatni Czerwaj, pół zakrętu. Darcello, Janusz, Domus, Mondbar i tam na końcu Zangara jest w tej chwili na szóstej pozycji. Na ostatni zdecydowanie Czerwaj i 600 metrów do celownika. Darcello, Janusz, Domus, Mondbart, Gąd, Zangara, Czerwaj. Ostatni wyjście na prostą wyprowadza Darcello, ucieka, atakowany jest przez Janosza. Polem rozpoczyna finisz Mondbart. Gąd dobrze też galopuje, 400 metrów do celownika w jednej linii. Mondbart uzyskuje przewagę, ależ ten koń fantastycznie galopuje. Mondbart, Janusz jest na drugiej pozycji, rozpoczyna finisz Zangara, ale Mondbart jest pierwszy, Janusz drugi, trzeci Domus. Mondbart, Janusz, to jest walka.